Właściwie powinienem powiedzieć amen na zakończenie tego filmu i nawet na zakończenie nabożeństwa, sądząc po czasie. Ale pozwólcie mi jeszcze rozwinąć kilka myśli. Przede wszystkim internautom, którzy być może dopiero teraz zaczęli nas oglądać, ale też tym z was, którzy nieco później przyszli, powiem, co już mówiłem na pierwszej części nabożeństwa w apelu, że jestem w pewnym problemie, bo jako redaktor naczelny Znaków Czasu winienem dzisiaj mówić o wydawnictwie Znaki Czasu, może o słowie pisanym, ale jestem też, jak zostało powiedziane, dyrektorem Sekretariatu Spraw Wolności, Spraw Publicznych i Wolności Religijnej. I w zeszłym tygodniu był w całym naszym kraju, w Polsce, szczególny dzień właśnie na naszych nabożeństwach. Wiem, że to nie jest temat zbyt często poruszany. Bardzo pragnąłem tu być w zeszłym tygodniu, nie dało rady, więc chciałem dzisiaj być z wami, również z uwagi na te unikalne możliwości, które macie, że słowo mówione u was, do was, jest słowem mówionym w całym kraju i poza jego granicami. By powiedzieć o tym właśnie poselstwie, o poselstwie wolności religijnej w świetle wiary. Wielu bowiem ludziom może się wydawać, że wolność religijna to zagadnienie, a właściwie po co o tym mówić w Kościele? Po co zajmować święte minuty nabożeństwa, kazania, by mówić o wolności religijnej? To wydaje się, że to jest jak powietrze. Powietrze wydaje się tak naturalne, że właściwie nikt nas się nie zastanawia, że oddychamy, że mamy czym oddychać, prawda? To dopiero musi zaistnieć problem smogu, żebyśmy dostrzegli, że jest coś takiego jak taka wartość, jak czyste powietrze. Tak samo z wolnością religijną. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że coś takiego istnieje, że z czegoś takiego sam korzystam. Jest to dla nas tak naturalne, w naszym kraju wydaje się jak oddychanie. Aczkolwiek może dla adwentystów, zwłaszcza tych już troszeczkę doświadczonych życiowo, oni już wiedzą, że wolność religijna nie jest aż tak naturalna. Wiedzą o tym wszyscy ci adwentyści, którzy mieli już problemy na przykład z wolną sobotą w pracy, może z wolną sobotą w szkole, z kierownikami, pracodawcami, którym się nie podobało to, że chcemy mieć wolną sobotę, pójść w tym czasie do kościoła, pomodlić się, że mamy jakieś zasady własne. Nie tylko w kwestii soboty, w kwestii uczciwości w miejscu pracy. I tak dalej, i tak dalej. I zaczęły się jakieś naciski, presje, dyskryminacje. Wielu z nas tego doświadczyło. Wtedy przypominamy sobie, że jest coś takiego przecież w naszym kraju jak wolność religijna. Przypominamy sobie o takim sekretariacie w naszym kościele. Kto tam kieruje, prawda? Ktoś zdobywa mój telefon, dzwoni. Bracie, mam problem, zainterweniuj. Ty pewnie masz już jakieś pisma gotowe. Mam dziesiątki, jeśli nie setki w komputerze na ten temat. Z różnych podejmowanych interwencji. Co tylko dowodzi tego, że chociaż i w naszej konstytucji coś takiego jak wolność religijna jest wpisana. Wolność sumienia i religii, czy w innym miejscu wolność sumienia i wyznania. To pomimo tego, że jest wpisana, to wcale nie znaczy, że we wszystkich aspektach jest przestrzegana. Nasza, czy też ludzi z innych wyznań. Ktoś, kto bywa w jakimś kraju mniejszością religijną, winien mieć temat wolności religijnej opanowany od strony teologicznej, a nawet prawnej. By móc się samemu na nią powoływać, gdy nasze prawa są łamane. Przypomnijcie sobie przykład apostoła Pawła. Czy nie mamy opisów w dziejach apostolskich, że kiedy jego prawa jako obywatela rzymskiego były łamane, powoływał się na nie? Tak, skutecznie się na nie powoływał. Jeśli więc i my mamy jakieś prawa w naszym kraju, w konstytucji, w szeregu innych aktów prawnych, nie bójmy się na nie powoływać. Pamiętajmy o nich, nawet się ich nauczmy, żeby nie tylko pomagać sobie,
Ale jak tutaj zostało pokazane, również i innym ludziom, innych wyznań, których prawa zostaną naruszone. I wiecie co? Tak przy okazji. Całkiem niedawno w internecie przeczytałem, jak jeden z adwentystów niepochlebnie wyrażał się bardzo o ludziach innego wyznania. A nawet życzył im, żeby ich działalność religijna została ukrócona, a ich wyznanie zostało zdelegalizowane. Ubodło go mocno, no, jakiś rodzaj, powiedziałbym, pewnych niegodnych działań podejmowanych przez niektórych przedstawicieli tego wyznania. Ale moja reakcja była taka, jak ty, jako przedstawiciel mniejszości, możesz życzyć innej mniejszości delegalizacji? To jest jak otwarcie furtki, w którą kiedyś ktoś wepchnie ciebie i twój kościół. Wolność religijna to jest zbyt cenna wartość, żeby móc nią od tak sobie szafować i żeby jej nie doceniać tak dla siebie, jak i dla innych. Zostało powiedziane już tutaj chociażby podczas tego filmu, że jest ona elementem praw człowieka. Już w powszechnej deklaracji praw człowieka chronionych, że jest w 150 bodaj konstytucjach państw na świecie, ale już podałem przykład, że nawet jeśli gdzieś nawet jest, to nawet to też nie oznacza, że jest tak idealnie przestrzegana. A co dopiero w krajach, gdzie jej nie ma, nawet w konstytucji. A nawet tam, gdzie jest, nie myślmy, że może być zawsze. Ja już widziałem projekty innych konstytucji niż nasza obecna, w których kwestie religijne są o wiele bardziej w ubogi sposób potraktowane. Gdzie jeden z przejawów wolności religijnej, jak bezstronność wyznaniowa organów państwa, jest usunięty. Takie projekty istnieją. Tylko pewna zmiana niekorzystna może spowodować, że takie projekty wejdą w życie. Nie myślmy więc, że coś, z czego dziś korzystamy, jest nam dane na wieki i że możemy sobie ten temat omijać, lekceważyć albo ziewać, gdy będzie pastor na ten temat mówił. Wolność religijna jest podstawą, nie wiem czy wiecie, wszelkich swobód. Swobody, jakie mamy, swoboda słowa, że możemy mówić, co chcemy. Mamy ją w Polsce? Mamy. Ktoś by powiedział, może nawet aż za dużo. Ale lepiej mieć jej za dużo niż za mało. Nie sądzicie? Swoboda słowa, swoboda zgromadzeń. A z czego my tu korzystamy? Mówiąc o wolności religijnej, jak nie ze swobody zgromadzeń i słowa. Bo wolność religijna jest podstawą wszelkich wolności. Bo wolność religijna jest wolnością najpierw sumienia, a potem wyznania. Bo najpierw w sumieniu decydujemy, by w coś uwierzyć, zaakceptować, rozwijać tę wiarę w sobie, a nawet w sumieniu mogę zadecydować kiedyś to porzucić i zmienić. Kto z nas na tej sali nie zmienił wyznania? Ja wiem, część z nas urodziła się w adwentyzmie. Ale wielu z nas urodziło się w innych wyznaniach. Na pewnym etapie postanowiliśmy je zmienić. Ale zanim formalnie daliśmy się zanurzyć, zanim formalnie powiedzieliśmy wierzę na 13 punktów naszej zasad wiary, to najpierw wszystko to odbyło się gdzie? W sumieniu. My w sumieniu wybraliśmy przekonania religijne, inni w sumieniu wybierają przekonania polityczne, filozoficzne, w ogóle światopoglądowe. W sumieniu się wszystko zaczyna. Sumienie jest takim rodzajem świątyni wewnątrz człowieka. A jak to świątynia, to znaczy takie miejsce nienaruszalne.
takie miejsce święte. Takie miejsce tylko między mną a Bogiem. Bo wolność religijna, jak w ogóle wolność, pochodzi od Boga. Bo wolność jest atrybutem Boga. A On stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. I dlatego powinniśmy przyglądać się kwestiom wolności religijnej z perspektywy wiary, a nie tylko z perspektywy prawnej. To powinien być również element naszego głoszenia. Tak a propos tego. Ellen White napisała w książce Posłannictwo chrześcijan bardzo ciekawe słowa. W wydaniu tutaj warszawskim z 80 roku na stronie 188, gdyby ktoś chciał poszukać, napisała tak. Sztandar prawdy i wolności religijnej wzniesiony przez założyciela Kościoła chrześcijańskiego został w tym ostatnim konflikcie oddany w nasze ręce. Ja wiem, że każdy z nas zgadza się z tymi słowami, kiedy czyta sztandar prawdy został oddany w nasze ręce w tym ostatnim konflikcie i my go chcemy dzierżyć, podnieść wysoko i tę prawdę wszystkim głosić. Ale tam jest napisane sztandar prawdy i wolności religijnej. Bo czy my będziemy zdolni głosić tę prawdę, jeśli nie będzie tej wolności? Pewnie też część z nas by się odważyła. Mimo prześladowań. Ale generalnie to łatwiej jest głosić w czasie wolności, czy tej wolności nie ma? Jeśli chcemy dotrzeć z naszym poselstwem do wszystkich ludzi na całym świecie, to powinniśmy na tym całym świecie tę wolność promować. Tu w Polsce również, chociaż ktoś powie, ale co tu przecież tu ta wolność jest? Słuchajcie, już powiedziałem, coś co jest, nie jest dane na wieki, to jest raz. Jest taka ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. I ta ustawa wymienia 3 gwarancje wolności sumienia i wyznania, czyli takie fundamenty, na których ta wolność w sensie prawnym się opiera. To jest swoboda pełnienia funkcji religijnych, czyli swoboda kultu i wszystkiego, co z tym związane. To jest rozdział Kościoła od państwa i to jest równouprawnienie wyznań. Zniszczcie, osłabcie jeden z tych filarów. I pomyślcie sobie, jak będzie wyglądała wolność religijna bez zasady rozdziału. Dzisiaj dyskusja się przetacza przez Polskę. Czy mamy ten rozdział, czy go już faktycznie nie mamy? Usuńcie równouprawnienie wyznań. I niech jedno będzie dominujące, państwowe. Notabene już jedno prawie jest. Ale gdyby to jeszcze wpisać do konstytucji, to dopiero by było. To byście dopiero poczuli. Jak przed wojną, gdy w konstytucji marcowej było napisane, że wszystkie wyznania są równe, ale ze szczególnym uwzględnieniem, parafrazuję, żeby nie używać nazw, jednego z tamtych ówczesnych kościołów. Wszyscy wiemy jakiego. Usuńcie swobodę pełnienia funkcji religijnych. Pamiętam sytuację, gdy ktoś zadzwonił do mnie, powiedział, bracie, co zrobić, mamy taki problem, wiesz, nie mamy w naszym mieście kaplicy, kościoła, zbieramy się w prywatnym moim domu, u mnie, w mieszkaniu, grupa kilkunastu osób. I wiesz co, już któryś raz się zbieramy i któryś raz przychodzi do nas policja. I każą nam się w środku nabożeństwa legitymować i co my tu robimy i dlaczego tu robimy i po co, kim my jesteśmy i tak dalej. I to naprawdę przeszkadza. A wiesz co, to jest dlatego, że mamy jednego sąsiada, takiego mam,
który nas ciągle traktuje jak sektę i po prostu ilekroć się zbierzemy, jak tylko usłyszy śpiewy w moim mieszkaniu, od razu dzwoni na policję. I tam mówi, że się sekta zebrała. I trzeba interweniować. A policja przestraszona idzie i interweniuje, bo to jest taka policja, wiecie, wyćwiczona przez dominikańskie ośrodki informacji o nowych ruchach i sektach w rozumieniu tego, co jest, a co nie jest sektą. No to sobie możecie wyobrazić, jak niektóre z tych ośrodków, nie wszystkie, ale niektóre, gdzie my tam się plasowaliśmy wśród nich. No więc przychodzili, interweniowali, bo przecież sekta to ona werbuje. Sekta pierze mózgi, tak? Co tam sekta? Narkotyzuje, wykorzystuje, nawet seksualnie. No więc trzeba interweniować, skoro jest sygnał, że jest sekta. I pyta, co zrobić. Ja powiedziałem, nauczyć się 53 artykułu Konstytucji na pamięć i wyrecytować. A ten artykuł 53 mówi, że wolność religijna to polega między innymi na tym, że się ją praktykuje prywatnie lub publicznie osobiście lub z innymi. Mówię, i wtedy wytłumacz panu policjantowi, proszę, że jak się zbieracie w domu, to się zbieracie prywatnie z innymi. I macie do tego prawo w ramach realizowania wolności religijnej. Nie musicie mieć kościoła, możecie się zgromadzać prywatnie z innymi i realizować swoją wolność religijną. A potem mu zacytuj artykuł o swobodzie pełnienia funkcji religijnych z ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i też o swobodnym realizowaniu swoich funkcji religijnych z ustawy o stosunku państwa do Kościoła Adwentystów. A potem mu powiedz, że jak przyjdzie tu raz jeszcze, to złożysz na niego skargę. I pan policjant się następnym razem grzecznie odmeldował, przeprosił, powiedział, że to jest jakaś pomyłka, po czym poszedł do sąsiada i sąsiadowi powiedział, że jeżeli sąsiad raz jeszcze to zrobi, to go popamięta. I skończyły się najścia w sobotę. Dlaczego? Bo wzorem apostoła Pawła nasz wyznawca postanowił skorzystać z przysługujących mu praw do wolności religijnej, do wolności sumienia i wyznania. Bo w sumieniu się pewne rzeczy zaczynają, a wyznanie to jest również prawo do wyznawania, uzewnętrzniania publicznego tego, w co się wierzy. Śpiewania na ten temat. Głoszenia na ten temat, modlenia się, robienia tego w domu, robienia tego poza domem, na ulicy jak trzeba, chrzczenia ludzi nad jeziorem czy w stawie, bez pytania, czy ja mogę, czy mi wolno. Pewnie jakby teren prywatny, to trzeba się właściciela pytać, ale jak teren publiczny, dostępny, dziękujmy Bogu, że dzisiaj żyjemy w kraju, gdzie nie musimy się o to pytać. Wolność jest w Bogu. Korzenie jej są w Bogu. Ta wolność jest też w nas, bo nas na swój obraz stworzył. To tworzy między nami a Bogiem pewien tajemniczy stosunek, pewną tajemniczą relację. Tak jak czasem mówimy, że różnym ludziom, których ewangelizujemy, że wiesz co, Bóg ma dla ciebie plan. Mówimy tak? Bóg ma jakiś plan dla twojego życia. Gdzie, w którym punkcie byś swego życia nie był, Bóg ma dla ciebie plan. A ponieważ bywamy zwykle w różnych punktach, czasem nasze życie jest podobne do niektórych elementów życia innego człowieka, ale tak spotykamy się z Bogiem w różnych punktach naszego życia, tak powiedziałem, etapach naszego życia. I Bóg każdego z nas prowadzi nieco inną drogą. Miejscami są to podobne doświadczenia, ale tak naprawdę każdy z nas, jak odcisk palca, ma tę drogę indywidualną. A wiecie, co to oznacza? Że każdy z nas jest taką
taką tajemniczą relacją człowieka z Bogiem, taką indywidualną, niepowtarzalną. I to oznacza, że musimy do każdego człowieka, jako adwentyści, jako w ogóle ludzie, podchodzić bardzo, powiedziałbym, ostrożnie. Nawet jeśli wydaje nam się, że to my mamy prawdę, że to ja teraz jestem na takim etapie życia, że ja najlepiej jak kiedykolwiek znam Biblię i moje zrozumienie Boga i czego Bóg chce od ludzi jest takie najlepsze, jakie może być. A inni mogą być, nie być w tym miejscu, gdzie ja. I czasem się może nam wtedy wydawać, że to teraz to ja jestem nauczycielem i to ja nauczam. I czy jeszcze wiedza jeszcze nie oznacza mądrości? Można mieć większą wiedzę na jakiś tam temat religijny, ale wcale nie być mądrzejszym od tego, którego chcę teraz nauczać. On może być życiowo dużo bardziej mądrzejszy i doświadczony. Do każdego podchodźmy z wielką ostrożnością. To mówię o tym w kontekście wolności religijnej, bo czasem mamy takie podejście, że jak nam się wydaje, że jesteśmy w resztce, w kościele ostatków, prawda, i wszyscy inni wiedzą w tym przedmiocie mniej niż ja, to teraz ja jestem ten, który nie tylko może nauczać, ale nawet czasem dociskać. Dociskać. Choćby w relacji z naszymi dziećmi. Choćby w relacji z naszymi dziećmi. Sami sobie zadajcie pytanie, czy gdzieś, kiedyś będąc już dorosłymi, albo może jak byliście z kolei, wy byliście dziećmi w domu adwentowym, czy nie spotkaliście się z takim podejściem typu to co, idziemy do kościoła, ale nie chce mi się dzisiaj. Jak to ci się nie chce? Idziemy do kościoła. Ale może nie pójdę. Póki tu mieszkasz, to nie będziesz mi przynosić wstydu i nie chodzić ze mną do kościoła. Jesteś córką starszego zboru. Jesteś synem pastora. Ty wiesz, co sobie o mnie pomyślą, jeżeli nie będziesz ze mną przychodził do kościoła? Czy ktoś z was tego nie doświadczył? Czy ktoś z was tego typu presji nie wywierał? Nie chcę mówić, że to powszechne, ale też nie chcę mówić, że takie rzeczy nie występują. A czym to jest, jeśli nie rodzajem niedozwolonej presji? Na młodego człowieka, który chociaż jeszcze nie może się sam utrzymać, sam mieszkać i na siebie zapracować, już może mieć pewien stopień dojrzałości, niekoniecznie pełnoletności, ale pewien stopień dojrzałości pozwalający mu korzystać osobiście z osobistej wolności sumienia i wyznania. My zwykle mówiąc o wolności religijnej chcemy jej dla siebie. Ale pamiętajmy, że to jest również coś, co nas zobowiązuje względem innych ludzi, względem naszych dzieci. Mamy zachęcać, mamy przekonywać, ale nigdy nie naciskać w sposób odbierający wolność. Na pewnym etapie dziecko osiąga taki poziom, gdzie już wyrasta z malutkiego dziecka, które tam nie za bardzo wie, czym jest Kościół i do czego służy. Na pewnym etapie może osiągnąć poziom niekoniecznie pełnoletności, ale już taki, by powiedzieć, chcę albo nie chcę chodzić do kościoła. Ja moim rodzicom powiedziałem w 13 roku życia, że nie pójdę do kościoła już. Mimo, że 2 lata wcześniej byłem ministrantem. I to nie dlatego, że mnie cokolwiek złego spotkało jako ministranta. Po prostu powiedziałem, że nie chcę chodzić dalej do kościoła. I nie byli mnie w stanie zmusić. Nie próbowali z drugiej strony za mocno, bo sami też nie za bardzo chodzili do tego kościoła. Ale to miałem ten argument w zanadrzu. Że gdyby chcieli mocniej, to bym im powiedział, a wy gdzie? Ale to może być sytuacja w naszych domach. A z drugiej strony powiem wam, że nie warto się naprawdę upierać na siłę i kogoś na siłę za uszy wyciągać. Wyciągajcie go za uszy na siłę do kościoła,
to jak już zyska niezależność taką, wiecie, że już nie będzie za co łapać, albo sami dostaniemy po łapach, to jak zyska taką niezależność, to sobie pójdzie i nie wróci. A jak będziecie łagodni w tym wszystkim i nawet z pewnym zrozumieniem podejdziecie do jakiegoś buntu i oporu na pewnym etapie życia, to on kiedyś sam wróci. Jeszcze podziękuję za to, że podejmowaliście starania. Raczej idźcie w tym kierunku. Każdy jest wyjątkowy względem Pana Boga w wyjątkowej relacji i nie ma co nam oceniać, czy to jest relacja, że skoro on nie jest adwentystą, nie wie tyle co ja, to jest relacja gorsza. Bo to może być relacja lepsza. Pytany kiedyś przez katolików na pewnym zgromadzeniu, pewnej konferencji, zapytano mnie jako pastora protestanckiego, czy jest coś, czego adwentyści mogliby się nauczyć od katolików? No i weźcie i odpowiedzcie. Byłem sam jak teraz, tylko że na sali zamiast adwentystów siedzieli katolicy. I to w dużej mierze księża. Powiedziałem tak, że mam takie osobiste doświadczenie, że najlepsi... Najpierw ich powiedziałem, chciałbym, żeby wielu adwentystów miało taki stopień osobistej duchowości jak wielu katolików. Bo najlepsi adwentyści, jakich znam, najbardziej pobożni adwentyści, jakich znam, to są byli bardzo pobożni katolicy. Tacy chodzący w pielgrzymki. I dlatego sobie myślę, powinienem szanować każdego człowieka. Katolika, nie katolika, jakiegoś człowieka innego wyznania. To, że on wierzy inaczej i moim zdaniem nawet błędnie w niektórych aspektach, to nie jest ode mnie gorszy. Ba, on może być w wielu aspektach duchowości ode mnie lepszy. Być bliżej Boga w swoim wyznaniu, w osobistej relacji, w swoim sumieniu, sercu, niż ja z całą tą moją wiedzą i seminarium, i po seminarium, i może szkoły wyższe. Może tak być? To mi każe z pokorą podchodzić do każdego człowieka. Wolność religijna, o której tutaj mówimy, to też rezygnacja z uzurpowania sobie prawa do podejmowania decyzji za innych ludzi co do ich wierzeń. My to po części realizujemy chociażby w ten sposób, że przecież co do większości sytuacji czekamy, dajemy naszym dzieciom szansę, żeby dojrzały i żeby jako dojrzałe osoby duchowo podjęły decyzję co do swojego dalszego losu religijnego, tak? My to realizujemy. A czasem spotykam się z takim zarzutem, choćby w internecie, w dyskusjach, prawda, że odnośnie chrześcijan, głównie tych, którzy chrzczą dzieci, tak? Że chrzcząc dzieci odbierają im wolność religijną. My mówimy, okej, u nas tak się nie dzieje. My dzieci nie chrzcimy. U nas dzieci podejmują decyzję, kiedy do tego dojrzeją. Samodzielnie. Tutaj jest naprawdę dobrze. Ale jak powiedziałem, wolność religijna to wyrzeczenie się wszelkiej przemocy, nie tylko fizycznej przemocy, jak w różnych krajach islamu, prawda, gdzie się zabrania, karze za zmianę wiary i tym podobne. Ale wolność religijna to wyrzeczenie się wszelkiej przemocy, również manipulacji, oszustwa, instrumentalnego wykorzystywania ludzi, przymusu wszelkiego w tej kwestii. Wiecie, co się sektą zarzuca? Że jak już się tam dostaniesz, to będzie ci trudno z niej wyjść. Zmienisz zdanie, zmienią ci się poglądy, będziesz chciał opuścić tę grupę religijną, ale ci nie pozwolą. Będą tak tobą manipulować, takie presje wywierać, że nie. Czy Kościół Adwentystów jest sektą? Nie. Jak ktoś zmieni poglądy i przestanie mu się adwentyzm w jakichś aspektach podobać, ma prawo odejść? Ma prawo odejść. Nawet niekoniecznie musi być wykluczany. Jeśli zmienił poglądy, niech nie czeka na wykluczanie. Niech po prostu odejdzie i niech się przekona, że jest u nas wolność religijna.
Nikt nikogo na siłę, oczywiście, jak takie sytuacje zachodzą, jest nam przykro. Ale naprawdę, tu nie ma przymusu, że ktoś musi zostać. Jesteś, bo wierzysz w to, co wierzymy. Coś ci się nie podoba, nie pasuje, z przykrością, ale pożegnamy się, ale z nadzieją, że może kiedyś zrozumiesz i wrócisz. Taka jest wolność religijna. Nikomu nie manipulujmy, nie stójmy na drodze. Pozwalajmy ludziom realizować własną wolność. Bo każda inna rzecz godzi w godność człowieka. Stare biblijne przecież powiedzenie mówi, żebyśmy tak chcieli dla innych tego, co byśmy chcieli dla siebie. Wolność religijna pozwala być Bogu Bogiem, wyobrażacie sobie? W tym sensie, że to do Boga należy przekonywanie ludzi do prawdy. My mamy głosić. Tylko głosić, bez dociskania, bez przekonywania na siłę. Zostawmy to Bogu. Pan Bóg ma sposoby, żeby człowieka przekonać. Jak będziemy my za Niego przejmowali ten atrybut, prawda, przekonania, to mamy taką wtedy pokusę, by sięgnąć po niedozwolone środki. Jeśli nie przemocy fizycznej, bo to nie ten kraj, nie ta kultura, ale jakiejś tam manipulacji, jakiegoś tego nacisku, prawda, jakiegoś. Wolność religijna najlepiej rozwija się w kontekście sprawiedliwości. W kraju, w którym nie ma sprawiedliwości, gdzie się nie szanuje prawa, trudno jakąkolwiek wolność. Ale my nie mówimy o sprawiedliwości w sensie prawnym. Kilka słów powiedzmy o sprawiedliwości w sensie biblijnym, Bożej sprawiedliwości. Boża sprawiedliwość idzie naprawdę krok dalej. Jest taki tekst z Księgi Kaznodziei, z Księgi Ewangelii Mateusza, z Kazania na Górze, gdzie Pan Jezus mówił, jeśli sprawiedliwość wasza, rozdział 5, werset 20, nie będzie większa niż sprawiedliwość faryzeuszów i uczonych w piśmie, nie wejdziecie do królestwa. Innymi słowy, Chrystus Pan mówi nam, żebyśmy w tej naszej sprawiedliwości, a właściwie Jego sprawiedliwości, której nam udziela, że powinniśmy iść dalej nawet niż tak, jak nas nauczono. Dalej niż wymaga tego ode mnie, nie wiem, pastor. Tak? Niż mnie na religii nauczono. Mam iść dalej w poszukiwaniach tej sprawiedliwości. Bo to jest między innymi taki obszar, w tym rozwija się wolność. Sednem natomiast naszej wiary jest sprawiedliwość Jezusa, bardzo konkretnie, a ta znajduje swoją namacalną, najbardziej dotykalną taką demonstrację w miłości, nawet miłości do nieprzyjaciół. I w tym wszystkim wolność czym się jawi? Wolność jawi się jako warunek, żeby w ogóle kochać. A kiedy kocham innych, jestem sprawiedliwy. Nasza sprawiedliwość do tego się sprowadza. Nie tylko do tego od drugiej strony, nie wiem, przykazania, prawda? Często też, tylko że trzeba iść krok dalej niż tylko przepisy. A ten krok dalej to miłość. A miłość nawet do nieprzyjaciół, a tej miłości nie ma. Trudno ją nawet okazać, jeśli nie ma wolności. Nie tylko wolności mojej, żebym ja ją miał, by kochać innych, ale wolności dawanej innym ludziom. Żeby mogli kochać Boga, kochać mnie tak, jak chcą. Po swojemu. To wcale mi nie odbiera prawa do głoszenia im tego, w co wierzę. Ale nie może być tak, że jak nie przyjął tego, co ja mu powiedziałem, to przestaje się dla mnie liczyć. Zabiegam o niego z miłością, dopóki mnie słucha. Ale kiedy przestanie i jasno powie, że już go moje wyznanie nie interesuje, przestaje on mnie interesować. To jest uczciwe?
to nic wspólnego z miłością Bożą do nieprzyjaciół nie ma. A więc, moi drodzy, chrześcijańska wiara opiera się całkowicie na idei wolności. To jest to, o czym mówił apostoł Paweł, to jest ten tekst, który chcę raz jeszcze przeczytać. Nie ma dziś za wiele tekstów, ale mam wrażenie, że macie to przekonanie, że ciągle krążymy wokół pewnych idei biblijnych, ale w liście do Galacjan w rozdziale 5, tam jest powiedziane tak, w wersecie od razu pierwszym. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie niezachwianie, nie poddawajcie się pod jarzmo niewoli. Oczywiście kontekst wskazuje, że chodzi o wolność od pewnego legalistycznego podejścia do prawa Bożego, od pewnego samousprawiedliwiania się przestrzeganiem owego prawa. Nakładaniem, wolność od nakładania na siebie pewnych obowiązków, które wcale nie są obowiązkami, których Pan Bóg od nas wymaga. W tamtym przypadku obrzezanie. Ale 13 werset. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. 14. Bowiem całe prawo streszcza się w jednym słowie. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Patrzcie, ta wolność wyraża się w miłości do drugiego człowieka, a jednocześnie miłość, żeby mogła zaistnieć, musi być w atmosferze wolności pielęgnowana, kształtowana. Cała więc wizja wiary chrześcijańskiej przekazywana jest przez miłość. To jest zrozumienie świętości każdego człowieka, jego osobistej relacji z Bogiem. Chrystus, miłując nas, postanowił przyjść na ten świat, oddać za nas swoje życie i wzywa nas do doświadczenia tej samej miłości, której i my będziemy gotowi do poświęceń dla drugiego człowieka. To wymaga od nas oczywiście, jak już mówiłem, też pokory względem drugiego człowieka. To stare wezwanie z listu z Księgi Michała, że jedyne, czego Pan Bóg od nas żąda, to byśmy przestrzegali Jego prawa, okazywali miłość bratnią i w pokorze obcowali z Bogiem. Tam mamy i sprawiedliwość, i miłość. Ale też gdzieś tam w niepisany sposób w tym wszystkim, pod tym wszystkim kryje się wolność. Bo bez wolności nie ma miłości. Nie ma miłości. Podsumowując, drodzy. Boga nie widzimy, Bogo jest niewidzialny, ale widzimy drugiego człowieka. I winniśmy drugiego człowieka kochać, jeśli chcemy, żeby nasza mowa o tym, że kochamy Boga, była czymkolwiek uzasadniona. A będziemy Go kochać wtedy, kiedy, bo jesteśmy sami wolnymi ludźmi, ale też wtedy, kiedy Jemu damy pewną przestrzeń wolności. Wolności, która jest atrybutem Boga, którą od Boga otrzymaliśmy, która jest darem Syna Bożego, który nas uwalnia od grzechu, uwalnia od samousprawiedliwiania się, jakiegoś legalizmu, ale też rozlewa przez nas miłość Bożą w naszych sercach przez dary Ducha Świętego, uprzejmość, łagodność, dobroć, cierpliwość, wierność, którą winniśmy innym ludziom okazywać, taką Bożą życzliwość względem drugiego człowieka. To jest coś, co kryje się w tej wolności. Dajmy ludziom wierzyć, jak wierzą, przekonujmy, ale nic na siłę. Tak jak my byśmy chcieli dla siebie od innych. To jest coś, z czym współpracujemy z Panem Bogiem, korzystając z wolności sumienia i wyznania, wolności przekonań. Miłość niczego nie narzuca. Zawsze tylko spokojnie perswaduje. I właśnie dlatego warto mówić o wolności i przypominać sobie o niej zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy sami mamy problemy. Moi drodzy, chciałbym za chwilę się modlić, ale chciałbym też wezwać was do modlitw, do pamiętania w modlitwach o następujących intencjach. Żebyście modlili się o wolność religijną dla osób fizycznie prześladowanych lub prawnie dyskryminowanych ze względów religijnych.
Tu wspomnę chociażby o tej Asi Babi z Pakistanu. Bibi z Pakistanu. Która za kilka słów mylnie zinterpretowanych o Koranie i Mahomecie 8 lat była uwięziona z wyrokiem śmierci. I niby ją uwolniono, tylko ciągle nie wiemy, czy opuściła Pakistan, czy nie, bo wszyscy życzą jej śmierci. Módlmy się o takich ludzi. Módlmy się też o pokojowe współistnienie ludzi różnych wyznań w ramach poszczególnych społeczeństw. Bo kiedy zaczynają się napięcia między religiami, to często kończy się fizycznym prześladowaniem. Módlmy się o to, żeby ludzie różnych religii, a w tym celu nawet na filmie było powiedziane, utrzymujmy dobre, pozytywne, sąsiedzkie, takie sąsiedzkie relacje z ludźmi różnych wyznań. Żeby widzieli w nas ludzi życzliwych po prostu sobie. Módlmy się o wrażliwość władz publicznych na sprawy wolności religijnej i prawa mniejszości religijnych. Żeby zawsze w naszym kraju była co najmniej taka, jaka jest teraz, albo jeszcze lepsza, ale nie gorsza. Niech rozumieją potrzeby takich ludzi jak my. Módlmy się o pokój dla świata, Europy i Polski. Módlmy się o rodziny ofiar zamachów terrorystycznych, przecież dzisiaj często powodowanych fanatyzmem religijnym. Módlmy się w końcu o nas samych, żebyśmy potrafili miłować bliźnich, nawet zdecydowanie odmiennych od nas, inaczej myślących, wierzących w coś innego, nawet w dalece od naszego wyznania jakieś idee, ideologie, wierzenia. Módlmy się i za nich. Jak będziemy się za nich modlić, to zobaczycie, Pan Bóg odmieni nasze serca i zaczniemy tych ludzi nie wiedzieć, kiedy po prostu kochać. Mimo, że wierzą inaczej niż my. A jak my będziemy ich kochać, choć wierzą inaczej niż my, to wiecie, w co głęboko wierzę? Że oni pokochają i nas takimi, jakimi jesteśmy. I o to się do Boga modlę, bo tego nam ciągle brakuje. Amen.